Dziękuję księdzu proboszczowi. Teraz jest czas na rozpoczęcie naszego dnia rekolekcyjnego. Zaczniemy go z Panem Jezusem. Prosiłbym, żebyśmy powstali wszyscy. Tak jak wczoraj, pomodlimy się o dobre przeżycie tego dnia, o to, żebyśmy skorzystali z tych wszystkich słów, z tych piosenek, żeby Pan Bóg nam pomógł bardziej Go poznać i bardziej Go pokochać. Ojcze nasz, Matce Bożej, pod Twoją obronę. Przypomnimy sobie wczorajszą piosenkę, której się uczyliśmy. Jeszcze kto nie wyjął tekstów, albo kto nie pamięta, to warto sięgnąć do nich. Zanim jednak zaśpiewamy, to bardzo bym prosił Agnieszkę, żeby już tę lawinę dobra tutaj przyniosła, bo za chwilę będzie losowanie. Niech już tutaj nam tę lawinę dobra towarzyszą, bo ciężkie to chyba bardzo. Ojej, bardzo ciężkie to chyba jest. O, tyle pracy. Super. Dobrze. To wobec tego przypominamy sobie piosenkę, śpiewamy wszyscy refren, bo jest znany. Jeśli ktoś chce zaśpiewać więcej, to sięgamy do tekstów. Macie je przy sobie. Kto ma, to wyjmuje i szybciutko na ławeczkę kładzie i śpiewamy lawinę.
Brawo dla was, kochani. No i nadszedł czas, abyśmy wylosowali osoby. Będzie tych osób pięć. Pięć osób, które otrzymają nagrody za wykonane prace. A poprosimy może panią, aby wyznaczyła kogoś do losowania. Ja wiem, że to trudny wybór. Zwłaszcza, że tyle rączek jest w górze. O. Najmłodszy, kto będzie losował? Jak masz na imię? Kevin będzie losował. Super. To teraz tak. Pomieszaj tutaj dobrze ręką, zamknij oczy. Mieszaj długo, mieszaj i wyjmij jedną na razie karteczkę. Udało się. Jest karteczka. No, to chyba jest twoja, co? Ale cwaniak. Jak ty to zrobiłeś? Zamknął oczy i swoją wyciągnął. Jesteś niezły. Dobrze, to jest twoja, ale zaczekaj. Może, dobrze, nagroda już jest. To musisz nam powiedzieć, co na tym rysunku jest. Ja go pokażę. I co to za lawina jest? Powiedz. Lawina na ogrodzie. Dobrze, a co tu jest narysowane? Dzielić się, modlić się, cieszyć się i pomagać innym. No pięknie. A tu są jakieś ludziki, tak? No, te, co się tak dobrze bawią. Aha. No dobrze. Super, brawo! To brawo dla ciebie. Czy Kevin będzie dalej losował? Musisz zamknąć dobrze oczy, żeby nie było, że kolegą teraz będziesz wyjmował, swoim najbliższym. Ale on naprawdę nie podgląda. On ma bardzo dobrze zamknięte oczka. O, w kopercie. To już ktoś, kto wie, że do koperty włożył. O, dziękuję. Nie, nie ma pieniędzy. No, Mateusz Król. Piękny rysunek narysował. Czy jest, Mateusz? Zapraszamy. Jest. Brawo dla ciebie. Również do ciebie mam pytanie. Co twój rysunek przedstawia? Bo może nie wszyscy widzą, żebyś nam powiedział, co jest na tym rysunku, o co chodzi? Jak ludzie się dzielą i idą do kościoła. Aha, a czym się dzielą? Co tu jest? Jakiś koszyczek? Owoców. Aha, w tym koszu są owoce. A co tu jest napisane? Że proszę, dziękuję. Aha, używają bardzo ważnych słów. Jeden pan, czy chłopczyk, nie wiem, chłopczyk to jest? Chłopczyk mówi proszę i daje koszyk pełen owoców, a druga osoba mówi dziękuję. I idą do kościoła później, tak? No to świetna lawina dobra. Dla ciebie również nagroda. Mamy nadzieję, Kevin jeszcze poczekaj, mamy nadzieję, że teraz jakaś dziewczyna będzie, co? Chcecie, żeby dziewczyna? Chłopaki nie chcą, żeby to dziewczyna. No dobra, zamykaj oczy i z głęboko, głęboko szukaj, głęboko, głęboko. Jest, coś pięknego, kolorowego. Postanowienie wielkopostne, kto to narysował? Chyba nie jest podpisane. Czy ktoś się przyznaje do tej pracy? Czyja to praca? Zapraszamy. Pięknie wyrysowane, pięknie. Jeżeli ta osoba chce przyjść, to proszę bardzo. Jest dziewczyna. Też musi się nam wytłumaczyć. Kevin, ty jesteś super losowaczem. Jak masz na imię? Patrycjo, chodź tutaj do przodu. Też pokażemy wszystkim rysunek i też poproszę ciebie, żebyś nam powiedziała, o co chodzi w twoim rysunku. Co on przedstawia? W moim rysunku chodzi o to, żebym spędzała więcej czasu z rodziną i z bliskimi. Aha, i kto tu jest narysowany? Mój tata, mama, ja, mój braciszek młodszy.
siostry i moi braciszek starszy. Pięknie są rodzice i dzieci. Cudownie, wielkie brawa. Bardzo dobre postanowienie, żeby spędzać więcej czasu ze swoją rodziną. Poczekaj jeszcze. Nagroda. Nagroda dla ciebie również. Specjalna opaska. Musicie sobie przeczytać, co tam jest napisane. Czy jeszcze losujemy, Sebastianie? Dobra. Kevin losuje, oczka zamyka. Jest jakaś różowa karteczka tym razem. O, tym razem jest tekst napisany. Napisała Patrycja z 5 klasy. Czy jest Patrycja? Jest, jest. To może poprosimy Patrycję, żeby przeczytała, dobrze? Co tu jest napisane? Dziękuję Panu Bogu za taką wspaniałą rodzinę. Pomagam mamie i tacie w różnych rzeczach. Staram się nie grzeszyć. Uczęszczam pilnie na lekcje katechezy. Piękne postanowienie, takie bardzo też realne. Każdy z nas może mieć takie postanowienie. Bardzo nam się podoba. Też gratulacje wielkie dla ciebie. I mamy nadzieję, że tobie się uda te wszystkie postanowienia wypełnić. A jeszcze mieszamy, słuchajcie. Chyba ostatnia, tak? Ostatnia. Zamknij oczy. Mieszaj głęboko. Czerwona koperta z serduszkiem. Emilka Kula, klasa 3C. No, zapraszamy Emilkę. Gosia nam otworzy. Jest zaklejona, czy ja mogę ją rozkleić? Co tam w środku jest? O, piękny rysunek. Pokażemy publicznie. Stań sobie tutaj na środku. O właśnie, pokażemy. Co tutaj pięknego widzimy? Piękny rysunek. Poproszę ciebie, żebyś nam wytłumaczyła, żeby każdy wiedział, o co chodzi w twojej lawinie dobra. Pomagam tutaj mamy z fontanną. Aha, i to jest twój pokój, tak? Twój dom narysowany, tak? Dobrze, no pięknie. Tu jest twoja mama, tak? A tu ty. Dobrze. No to też bardzo fajne postanowienie. Każdy z was, czy jest mały, czy już troszkę większy, jak najbardziej może pomagać rodzicom w sprzątaniu domu. Myślę, że zabawki po sobie sprzątacie? Nie. Nie? Myślę, że to postanowienie wielkopostne. Sprzątamy po sobie zabawki i łóżko ścielimy, tak? Okej. Okay. Pięknie, dla ciebie też nagroda. Odkurzanie też jest fajne. Czy nagrodę dostała? Ciebie nagroda z płytą i z naklejką specjalną, ponieważ nam już zabrakło niestety tych opasek. Dla gimnazjalistów mamy takie duże, one by wam się zsunęły z rączki. Brawa dla wszystkich, którzy... i dla Kevina, który losował. I wszystkie wrzucamy tutaj pracę ponownie i poprosimy księdza proboszcza, księdza Henryka, żeby jutro w czasie mszy świętej te wasze postanowienia ofiarował w czasie mszy świętej. Tutaj je położymy, może Agnieszka wyjmie i tutaj przy ołtarzu już będą leżały, żebyśmy nie zapomnieli o nich. Wszystkie ofiarujemy Panu Bogu, te dobre postanowienia, żeby nam pomógł je wypełnić, tak? Bo to nie wystarczy napisać, ale teraz ci, którzy zostali wylosowani, którzy nie zostali wylosowani, te postanowienia trzeba co? Wypełnić. Wylosowaliśmy już, teraz trzeba je wypełnić. Dobrze. To tę część już mamy za sobą. Wczoraj główną piosenką taką była lawina, a dzisiaj główną piosenką będzie instrukcja obsługi. Na karteczkach mamy tekst, nauczymy się refrenu, a ja wam powiem, o czym ta piosenka jest. Wiecie, co to jest instrukcja obsługi, prawda? Do czego może być instrukcja? Proszę bardzo, do czego? Do komputera, do czego jeszcze? Do poskładania roweru. O, bardzo dobra odpowiedź. Głośno mówcie, co jeszcze może być?
Do klocków. Do czego jeszcze instrukcja? Proszę bardzo. Głośniej. Do złożenia namiotu. Oczywiście, przecież trzeba mieć instrukcję, żeby złożyć namiot. Do różnych rzeczy, a wiecie po co jest ta instrukcja? Żebyśmy właśnie dobrze poskładali namiot, żebyśmy wiedzieli, jak urządzenie pracuje, żebyśmy wszystkie jego funkcje mogli wydobyć. A jak myślicie, czy człowiek, czy my mamy też instrukcję obsługi? A jaką? To ja wam powiem. Pan Bóg jako stwórca człowieka wie najlepiej, co uczyni nas szczęśliwym. I żebyśmy się w życiu nie pogubili i tego szczęścia po drodze gdzieś nie zgubili i Pana Boga, i tej ścieżki, o której śpiewaliśmy wczoraj, po której Pan Bóg wiedzie ludzi, którzy są pobożni, to dał 10 przykazań. Kto zna 10 przykazań Bożych? A kto potrafi je wymienić? To zapraszamy osobę, która potrafi powiedzieć 10 przykazań Bożych, dostanie nagrodę. Może chłopczyk w kratkę koszulę ma? Patrz, tak, ty. A to jest kurtka, sorry. Jak masz na imię? Z której klasy jesteś? Trzeciej. To powiedz ładnie 10, odwróć się do przodu, powiedz 10 przykazań Bożych. Pierwsze. Nie bij Bogów cudzych przede mną. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Czci Ojca swego. Pamiętaj, jak chcieli święty święcił. Czci Ojca swego i Matkę swoją. Nie zabijaj. Nie kradnij. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywe słowo świadectwa przy bliźniemu swego. Nie porządzaj żony bliźniego swego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. No to trudne było, brawo! Dajcie naklejka i gazetka z płytą. Proszę bardzo. No przecież to trudne. Dziękujemy ci bardzo. 10 przykazań Bożych. Pięknie. Te przykazania są po to, żebyśmy w życiu się nie zgubili, tak jak mówiłem, i żeby na nas zło nie miało wpływu. Bo wczoraj bardzo ładnie odpowiedziałyście, że no niestety, czy ktoś jest mały, czy duży, czy dorosły, łatwiej jest popełnić coś złego niż dobrego. I Pan Bóg nam daje takie rady, żeby nas to zło nie wciągnęło. Jeśli ktoś robi rachunek sumienia i będzie go robił dzisiaj lub już zrobił, kto ma zamiar przystąpić do spowiedzi? Mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli już u pierwszej komunii. A kto był u pierwszej komunii? No więc myślę, że tyle rąk powinno być, i tyle rąk powinno być na pytanie, kto przystąpi do spowiedzi. Rachunek sumienia można też zrobić według Bożych przykazań. Odpowiadamy sobie na pytanie właśnie, jacy byliśmy dla Pana Boga, jacy byliśmy dla ludzi. Przykazania to nie są po to, żeby nam jakoś utrudnić życie, bo tego nie wolno. My nie lubimy takich rad, nie? Tego nie rób, tego nie wolno. Ja też kiedyś tak myślałem, ale jak urodziła nam się córeczka, Amelka, która jest w domu, jak wczoraj wam mówiłem, ma 2 lata i 4 miesiące, już bardzo ładnie mówi, to spostrzegłem, jak Pan Bóg, dając nam te rady, tak jak ja chcę chronić moją córkę od złego, o to, żeby się nie sparzyła, żeby się gdzieś nie przewróciła, żeby nie spadła i tak dalej, to mówię jej tam, nie chodź, bo on będzie to, tego nie rób, bo się sparzysz. Nie chodź bez czapki, jak jest zimno. Tak jak ci mama mówi i tata, nie? Nie chodź bez kurtki, bo jest zimno. I ty albo posłuchasz, albo nie. Jeśli nie posłuchasz, no to będziesz chory. Będziesz chora i będziesz leżeć w domu, lekarstwa, gorączka, źle się czujemy. Tak? Warto słuchać rodziców? No warto. Tak samo Pan Bóg, dając nam te 10 przekazań, to są takie rady Pana Boga, Ojca, który nas kocha. Pan Bóg jest Ojcem naszym, który nas kocha, dlatego dał 10 przekazań. I my teraz nauczymy się tej piosenki, która mówi o tym, że Pan Bóg jest zazdrosny o człowieka. Pan Bóg nie chce, żeby człowiek błądził, żeby go zło wciągnęło, ale żeby człowiek był szczęśliwy. Dlatego dał mu 10 prostych rad i zaraz o tym zaśpiewamy, ale najpierw nauczymy się refrenu. Kto ma karteczki? Karteczki do ręki bierzemy, szukamy tekstu, instrukcja obsługi i teraz z Gosią nauczymy się refrenu. Ale refren jest prosty. Jak ktoś nie ma karteczki, to się teraz szybciutko nauczy. A leci to tak. O
oto twoja instrukcja obsługi. Oto twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie twoje zmieni bieg. Rozumiemy, o co w tym chodzi, tak? To będziemy teraz sobie śpiewać. Posłuchajcie. Za niedługo będą Wielkanocne.
Święta wielkanocne. A co się stało w Wielkanoc, takiego ważnego dla nas? W niedzielę wielkanocną co się takiego wydarzyło? Co Pan Jezus zrobił? Głośno. Głośno. Zmarł. Jeszcze głośniej. Pan Jezus zmartwychwstał. Myślę, że teraz wszyscy już o tym wiedzą, jakby ktoś zapomniał. My zaśpiewamy piosenkę Job 3:16, a na końcu piosenki wyjaśnia się ten zagadkowy tytuł. Na końcu piosenki Gosia zacytuje fragment Ewangelii Świętego Jana, 3:16. Posłuchajcie. Powiodło w życiu. My często się takich ludzi boimy, ale tak wokół siebie też mamy takich ludzi, z którymi nikt nie rozmawia, do których nikt nie przychodzi, a może nawet w rodzinie. Kiedy odwiedziłeś swoją babcię, ciocię, ale tak, wiesz, bez patrzenia na zegarek, ojej, babciu, już muszę iść, albo tylko czekasz, aż babcia banknocik wsunie do kieszeni niebieski, tak? Albo nawet zielony. Tak, z takim interesem często przychodzimy, albo mama cię pośle, idź tam do babci, coś załatw, bo to już musisz biec. Pomyślę, że wielki Boście, oprócz tych lawin dobra, które tak pięknie napisałyście i narysowałyście, jeszcze można komuś ofiarować coś, co każdy z nas ma. Wiecie, co to jest? Nie trzeba pieniędzy nawet. To jest czas. A my mówimy, tak mało mamy czasu, no bo trzeba pograć, nie? Trzeba gdzieś tam z koleżanką, z kolegą pójść. No i tak nie mamy czasu. A Pan Jezus bardzo zwraca uwagę na to, że trzeba być miłosiernym dla tych najmniejszych. Możemy nie tylko pomóc wesprzeć kogoś przed świętami, kto będzie miał te święta uboższe niż my. Zawsze jest ktoś, kto ma mniej i Pan Jezus z nimi się utożsamia.
Kiedyś przy sądzie ostatecznym, Panie Zbowie, byłem głodny, dałeś mi jeść. Byłem spragniony, dałeś mi pić. Byłem chory, odwiedziłeś mnie. Czy odwiedzamy chorych bliskich? Czy może ktoś tam czeka na nas? A może kolega, koleżanka jest chory, trzeba przyjść do niego, porozmawiać, ofiarować swój czas. To jest bardzo ważne, bo w życiu nie liczy się, ile mamy pieniędzy, ile mamy liter przed nazwiskiem, jaki mamy telefon, jaki mamy samochód. Pan Jezus o to w ogóle nie będzie pytał. W ogóle wieczności w niebie się to nie będzie liczyć wcale. Tam się będzie liczyć to, jacy byliśmy dla tych najmniejszych, dla tych, którzy mają mniej od nas. W tej piosence nareszcie Gosia zaśpiewa taką listę i pomyślmy, co możemy dobrego zrobić, na przykład odmówić sobie pójścia do McDonalda, a te pieniążki ofiarować na jakiś cel charytatywny, żeby ktoś miał lepsze święta. Możemy ofiarować swój czas, swoją pomoc. Na przykład jestem w czymś dobry w jakimś przedmiocie, a kolega, koleżanka nie. Poświęcę mu czas, pomogę mu się nauczyć. To jest czyn miłosierdzia, to jest bardzo ważne w Wielkim Poście. Posłuchajcie, taka najbardziej rockowa, najmocniejsza, najgłośniejsza piosenka. Myślę, że Wam się spodoba. Usłyszał w niebie, błogosławiony jesteś, ponieważ byłeś miłosierny dla tych najmniejszych. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. A teraz piosenka pod tytułem 3-2-1 Bungee. To jest piosenka o tym, żeby dobre decyzje podejmować szybciutko. Jak na przykład myślisz, iść do spowiedzi, nie iść do spowiedzi, iść, nie iść. Zawsze to, taki pewien ksiądz modry mi to powiedział, że to trudniejsze rozwiązanie to przeważnie jest tak, jak Pan Bóg chce. To, co jest trudniej wykonać, no łatwiej nie iść do spowiedzi, niż iść, prawda? Ale Pan Bóg chce od Ciebie, żebyś te dla Twojego dobra, nie, to nie robisz dla Pana Boga, dla swojego dobra, żebyś oczyściła, oczyścił serduszko, żebyś to, co Cię
trapi, co cię niepokoi, gniecie, żeby Panu Bogu oddać. Wtedy się poczujesz lepiej. Dlatego dla tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, 3, 2, 1, bungee. Wiecie, co to jest bungee? W ogóle? Gramy w takim razie. Skaczemy na bungee. Głośno. Słyszałem tam dobrą odpowiedź. Głośno. Bogu Rodzica to pierwszy hymn polski. Mazurek Dąbrowskiego jest obecnym hymnem obowiązującym, ale pierwszym hymnem, w ogóle jednym z pierwszych tekstów napisanych w języku polskim jest Bogu Rodzica. Może znacie historię, bitwę pod Grunwaldem. Uczycie się historii? Jeszcze nie wszyscy, ale starsi czy ktoś pamięta datę bitwy pod Grunwaldem? 1410 rok. I tam właśnie nasi rycerze z pieśnią Bogu Rodzica na ustach wygrali czy przegrali? A z kim wygrali? Z krzyżakami wygrali bitwę. Potem król Jan III Sobieski też, idąc na odzież Wiedniowi, zatrzymał się w Częstochowie i powierzył Matce Bożej siebie, swoich żołnierzy i wygrał. I teraz przypomnimy sobie tę piosenkę i zaśpiewamy, myślę, jak ktoś potrafi. Zaśpiewamy wspólnie. A ja w międzyczasie jeszcze Agnieszka powie parę słów na ten temat i ja się przygotuję do tej piosenki specjalnie. Moi kochani, tak jak Sebastian zapowiedział, wykonamy teraz bardzo szczególną pieśń Bogu Rodzice. Sebastian musi ubrać, skoro śpiewali to na przykład rycerze w czasie bitwy pod Grunwaldem, to Sebastian założy taką specjalną narzutę, którą właśnie rycerze kiedyś bardzo dawno temu, setki lat temu,
zakładali na swoją zbroję i walczyli dla nas, żebyśmy my teraz mogli żyć w wolnym kraju. I teraz zobaczcie tę specjalną narzutkę. Może Sebastian powie, co na niej jest. Jest to orzeł piastowski z takim orłem właśnie na zbrojach, na siercerze, m.in. pod Otwaldem zwyciężali. A zwyciężyli dzięki wstawiennictwu Matki Bożej. I my też możemy teraz pomyśleć sobie, jakie to ważne zwycięstwo chcielibyśmy odnieść w naszym sercu. Może właśnie to zwycięstwo, że pójdziesz dzisiaj do spowiedzi, jeśli jesteś już po pierwszej komunii, to jest zwycięstwo w sercu. Jeśli jeszcze ci trudno podjąć tę decyzję, poproś Matkę Bożą w tej pieśni właśnie, a na pewno będzie ci łatwiej. Bogu Rodzica. Chciałbym teraz, żebyśmy podsumowali to nasze spotkanie, żebyśmy...